Paulo Coelho, Alchemik. Santiago! Santiago! Santiago, szukam cię wszędzie. A ty wciąż włóczysz się z tymi owcami. No ale co robić, nie odstępują mnie na krok. A od owiec można się czasami więcej nauczyć niż z książek. One codziennie wybierają nową drogę. Nie dostrzegają nawet, że wokół wszystko się zmienia. Pastwiska, pory roku. Nigdy nie muszą podejmować decyzji. Zawsze ufają pasterzowi. No i tak się do mnie przyzwyczaiły, że znają mój rytm i dnia i nocy. Chyba rozumieją wszystko, co do nich mówię. Dlatego czasami czytam im na głos urywki książek, które mnie zachwyciły. Opowiadam im plotki, zasłyszane po drodze. One w zamian ofiarowują mi ciepłą wełnę, przywiązanie, nawet swoje mięso. Synu, daliśmy ci dobre wykształcenie w seminarium. Ty powinieneś zostać księdzem, a nie włóczyć się po wzgórzach. Wiem, ale poznawanie świata jest dla mnie o niebo ważniejsze niż poznawanie Boga. Nie chcę być księdzem. Wolę się włóczyć po równinach Andaluzji, bo w tym tkwi sens mojego życia. W wędrówce... No przecież ludzie z wielu zakątków świata zachwycają się naszą wioską, starym zamkiem, nawet rosnącą przed nim sykomorą. Poszukują tu rzeczy nowych i choć je znajdują, nic to nie zmienia w ich życiu. Czy mają jasne włosy, czy ciemną skórę, to wszyscy pozostają tacy sami, jak ludzie z naszej wioski. Ale ja nie znam zamków, tam skąd oni przybywają. Nie znam kwiatów i drzew, które tam rosną. Oni widzą nasze pola, nasze kobiety i mówią, że chcieliby tu zostać na zawsze. Ale nie zostają, ojcze. Nie zostają. Ja też chcę poznać ich kobiety i kraje, z których pochodzą. Ale ci ludzie mają sakwy wypchane pieniędzmi, więc mogą tak beztrosko podróżować. A my? A kto u nas może sobie na to pozwolić, Santiago, co? Kto? Pasterze. Tylko pasterze. Mogą podróżować i to tak beztrosko. Więc zostanę pasterzem. Wystarczy mi płaszcz, książka i stado owiec. Najważniejsze jednak będzie to, że każdego dnia będę spełniał największe marzenie mojego życia. Będę podróżował. A gdy znużą mnie równiny Andaluzji, sprzedam owce i zostanę marynarzem. A gdy będę miał już po uszy morza, trafi mi się na pewno dość okazji, aby zaznać szczęścia gdzie indziej. Ojcze, spójrz, spójrz dookoła. Słońce wschodzi, wiatr wieje, szumią drzewa, świat jest wielki i nieogarniony. Jak można w seminarium szukać Boga? No więc dobrze, Santiago. Rób jak chcesz. Daję ci sakiewkę z 3 starymi złotymi monetami. Ojcze. Znalazłem je kiedyś w polu i zamierzałem ofiarować kościołowi w dniu twoich święceń. Kup za nie stado owiec i ruszaj w świat, jeśli tego pragniesz. Mam jednak nadzieję, że z czasem zrozumiesz, że nasz zamek jest najważniejszy ze wszystkich, a nasze kobiety najpiękniejsze. Bądź zdrów i bądź szczęśliwy, synu. Skarb. Ukryty skarb. Znajdziesz ukryty skarb. Jeżeli dotrzesz w Egipcie. Byłeś w Egipcie? A piramidy? Gdzie są te piramidy? Ha, 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 ha
cygański. A może sabat czarownic? Ludzie mówią, że cyganie podpisali pakt z diabłem. Oszukują innych. Porywają cudze dzieci, by uczynić z nich niewolników i więzić w tajemniczych obozowiskach. Boże, 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 pomóż. Co, strach cię obleciał? Tak, to tylko zły sen. Puść moją rękę, wiedźmo. Zostaw. Precz. Ciekawe, ciekawe. Nie, nie, nie chcę, żebyś wróżyła mi z ręki. A co? Wolisz zapytać mnie o sny? Sny są językiem Boga. Gdy Bóg przemawia językiem świata, mogę odgadnąć ich znaczenie. Ale jeśli mówi językiem twojej duszy, tylko ty możesz je zrozumieć. Tak czy owak należy mi się zapłata. Sprytna jesteś. Wobec tego powiedz mi, czy wiesz, co to może oznaczać? Już dwa razy śnił mi się ten sam sen. Byłem z moim stadem na pastwisku i nagle pojawiło się tam dziecko. I zaczęło się bawić z owcami. Nie lubię, kiedy ktoś zbliża się do nich. One się boją obcych. Ale dzieciom zawsze udaje się podejść do zwierząt, także stoją spokojnie i bez lęku. Jak myślisz, dlaczego? Czy zwierzęta mogą odgadywać wiek ludzi? O, nie zawracaj głowy. Zostawiłam garnek na ogniu i nie zamierzam tracić tu czasu. Pewnie i tak nie masz pieniędzy, żeby mi zapłacić. No, opowiadaj dalej. A dziecko jeszcze przez jakiś czas bawiło się z owcami, ale nagle złapało mnie za rękę i poprowadziło do egipskich piramid. Tam przy piramidach cicho powiedziało: jeśli dotrzesz do tego miejsca, znajdziesz ukryty skarb. Ale nim zdołało pokazać mi to miejsce, pobudziłem się. I tak samo było za pierwszym i za drugim razem. A, to ciekawe, co mówisz. Teraz nie wezmę od ciebie ani grosza, ale chcę 10. część skarbu, jeżeli go kiedykolwiek znajdziesz. Wiedźmo, mów, jak wytłumaczyć ten sen. Dobrze, ale przysięgnij, że dasz mi 10. część skarbu w zamian za to, co ci teraz powiem. Dobrze, dobrze, przysięgam. Ten sen jest w języku świata. Mogę ci go objaśnić, ale będzie to bardzo trudne. Dlatego uważam, że należy mi się część tego, co znajdziesz. A jego przesłanie jest takie. Powinieneś udać się w drogę do egipskich piramid. Wprawdzie nigdy o nich nie słyszałam, ale jeśli pokazało ci je dziecko, to na pewno istnieją. Tam odnajdziesz skarb, dzięki któremu staniesz się bogaty. Jeżeli tylko taka jest twoja rada, to szkoda mojego czasu. Widzisz? Ostrzegałam cię, że twój sen jest bardzo trudny do wyjaśnienia. Rzeczy proste są zawsze najbardziej niezwykłe i tylko mędrcy potrafią je pojąć. Ponieważ nie jestem mędrcem, dlatego muszę znać też inne sztuki, takie choćby jak wróżenie z ręki. Ale wiesz na pewno, jak mam dojść do Egiptu. Nie. Ja tylko tłumaczę sny. Nie potrafię przemieniać ich w rzeczywistość. Dlatego żyję na łasce córek. A jeśli nigdy nie dotrę do Egiptu? Cóż, to ja nigdy nie dostanę zapłaty. Ot i tyle. Obserwuję cię od dłuższego czasu. Taki upał, a ty czytasz? Mogę wiedzieć, co? Proszę, zobacz sam. Jeżeli aż tak cię to interesuje. To znana książka, ale bardzo nudna. Nudna? Tak, mówi o tym, o czym mówią prawie wszystkie książki.
o niezdolności do wybierania własnego losu, a do tego na koniec pozwala uwierzyć w największe kłamstwo świata. No jakie jest największe kłamstwo świata? To przekonanie, że przychodzi taka chwila, kiedy tracimy całkowicie panowanie nad naszym życiem i zaczyna nim rządzić los. W tym tkwi największe kłamstwo świata. A ze mną tak się nie stało. Rodzice bardzo chcieli, żebym został księdzem. Kształcili mnie nawet w seminarium, ale ja wolałem być pasterzem. Pomyślałem, w seminarium będę widział tylko takich samych ludzi jak ja i z czasem oni staną się częścią mojego życia. A skoro już staną się częścią mojego życia, to będą chcieli moje życie zmieniać. Jeżeli ja nie stanę się takim, jak oni sobie tego życzą, to będą niezadowoleni ze mnie. Miałem trudny wybór. Dlaczego innym wydaje się, że wiedzą, jak powinno wyglądać moje życie? Dobrze wybrałeś. Dobrze, bo lubisz podróżować. Jakbyś czytał w moich myślach. Skąd pochodzisz? Z różnych stron. Nie, nikt nie może pochodzić z różnych stron. Ja jestem pasterzem, bywam w różnych miejscach, ale pochodzę z jednego, z miasta leżącego w pobliżu Starego Zamku. Wobec tego powiedzmy, że ja urodziłem się w Salem. Salem, Salem? To nie jest w Andaluzji. Nie. A jak wygląda to? Salem? No tak jak zawsze, od zarania dzieje. Oho. I co tam robisz? Co robię w Salem? Cóż za niedorzeczne pytanie. Jestem królem Salem. O, ludzie wygadują przedziwne rzeczy. Czasami myślę, że lepiej przebywać z owcami. One przynajmniej milczą i zadowalają się szczypaniem trawy. Albo może lepiej czytać książki, bo opowiadają niewiarygodne historie, ale wtedy, kiedy mamy ochotę ich słuchać. No a kiedy rozmawia się z ludźmi, opowiadają tak niestworzone rzeczy, że czasem naprawdę nie wiadomo, co powiedzieć. Nazywam się Melchizedek. Jestem królem Salem. Santiago. Czy teraz powiesz mi, ile owiec liczy twoje stado? Tyle, co trzeba. Nie mogę ci pomóc, dopóki sądzisz, że masz tyle owiec, co trzeba. A więc oddaj mi książkę. Muszę iść po owce. Ruszam w drogę. Daj mi co dziesiątą owcę z twego stada, a powiem ci, jak dotrzeć do ukrytego skarbu. I co jeszcze? Powiem ci, jak nazywa się twój ojciec i twoja matka. Opowiem historię twojego życia od urodzenia aż do chwili obecnej. Będę mówił o zabawach dzieciństwa i o chłodnych nocach w seminarium, jeśli chcesz. A może chcesz znać imię córki kupca, o której myślisz każdej nocy? To jeszcze nie wszystko. Wiem nawet, o czym chcesz zapomnieć. Znam tę historię ze strzelbą, którą ukradłeś ojcu, by polować na sarny. I jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. Rzeczywiście. Musisz być królem Salem. No ale dlaczego król rozmawia z pasterzem? Jest wiele ku temu powodów, ale powiedzmy, że najważniejszy jest ten, że jesteś zdolny zrealizować własną legendę. A co to jest własna legenda?
To jest to, co zawsze pragnąłeś robić. Każdy z nas we wczesnej młodości wie dobrze, czego pragnie i o czym marzy. Młodość to czas, kiedy wszystko jest jasne i wszystko wydaje się możliwe. Ludzie nie boją się ani pragnień, ani marzeń o tym, co chcieliby w życiu osiągnąć. Jednak w miarę upływu czasu jakieś tajemnicze siły starają się dowieść za wszelką cenę, że spełnienie tego wszystkiego jest niemożliwe. Co to są te tajemnicze siły? One na pierwszy rzut oka wydają się złe, przeszkadzają, utrudniają, ale tak naprawdę uczą, jak żyć, jak realizować to, co się zamierzyło. Przygotowują twojego ducha i twoją wolę, bo na tej planecie istnieje jedna wielka prawda. Kimkolwiek jesteś i cokolwiek robisz, jeśli naprawdę z całych sił czegoś pragniesz, znaczy to, że pragnienie zrodziło się w duszy wszechświata i spełnienie go to twoja misja na Ziemi. Nawet jeśli tylko chce się podróżować, albo poślubić córkę kupca, albo znaleźć skarb. Bo dusza wszechświata żywi się szczęściem ludzi, ale żywi się także ich nieszczęściem, zawiścią, zazdrością. Spełnienie własnej legendy to jedyna powinność człowieka. Wszystko jest bowiem jednością i o tym trzeba pamiętać. Zdarzyło się raz, że pokazałem się pewnemu badaczowi pod postacią zwykłego kamienia. Człowiek ten porzucił wszystko i wyruszył na poszukiwanie drogocennych szmaragdów. Przez 5 lat pracował w korycie rzeki i rozłupał 999999 kamieni, próbując odkryć choć jeden szmaragd. Chciał już dać za wygraną, ale w chwili, gdy brakowało jednego kamienia, zaledwie jedynego kamienia, by znalazł swój wymarzony klejnot. Ponieważ mężczyzna wiernie podążał śladem własnych marzeń, postanowiłem mu pomóc. Przemieniłem się wtedy w kamień i potoczyłem pod jego nogi. A on w przypływie gniewu i rozgoryczenia za 5 straconych lat cisnął nim przed siebie. Zrobił to z taką siłą, z takim impetem, że kamień rozłupał inny, ukazując jego oczom najpiękniejszy szmaragd świata. Ludzie bardzo wcześnie poznają sens swojego istnienia. Może dlatego też wcześnie się go wyrzekają. Strumienie wody wydobywają z wnętrza ziemi ukryte skarby, ale te same strumienie je pochłaniają. Taki jest ten świat. Więc co mam zrobić, żeby dowiedzieć się czegoś o moim skarbie? No, jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś o twoim skarbie, musisz oddać mi 10 owce. A może 10 część skarbu? Nie. Jeśli odejdziesz, przyobiecawszy coś, czego jeszcze nie masz, stracisz ochotę, by to zdobyć. Musisz pamiętać, że wszystko w życiu ma swoją cenę. Jutro o tej samej porze przyprowadź mi 10 owce
z twojego stada, a wytłumaczę ci, jak znaleźć ukryty skarb. Santiago, więc przyszedłeś, jak cię prosiłem. Tak, tak, ale mam rozdartą duszę między owcami a skarbem. Zostawiłem za sobą wszystko, ojca, matkę, zamek w moim rodzinnym mieście, starą sykomorę przed nim, a teraz zostawiam ci co dziesiątą owcę. Jestem zdumiony, że mój przyjaciel bez namysłu kupił resztę stada. Powiedział, że całe życie marzył o tym, żeby być pasterzem. No to chyba dobra wróżba. Na początku zawsze tak jest. Nazywamy to zasadą przychylności. Zwykle, gdy grasz w karty po raz pierwszy, wygrywasz. To szczęście początkującego. A dlaczego tak jest? Bo los gorąco pragnie, byś podążył śladem swojej własnej legendy. No dobrze. No więc przyprowadziłem ci co dziesiątą owcę z mojego stada. Powiesz mi, gdzie jest ten skarb? No, w Egipcie. W Egipcie? W pobliżu piramid. Ale aby tam dojść, musisz uważać na znaki. Bóg wyznaczył dla każdego z nas szlak, którym powinniśmy podążać. Wystarczy tylko odczytać to, co napisane. Weź to na drogę. To dwa czarodziejskie kamienie. Biały nazywa się Urim, czarny zaś Tumim. Czarny oznacza tak, biały oznacza nie. Przyjdą ci z pomocą, kiedy nie będziesz umiał sam odczytać znaków. Zadawaj im zawsze proste pytania. Ponieważ pomogłem ci podjąć decyzję o szukaniu skarbu, musisz więc zapłacić mi za to 6 owcami. W przyszłości staraj się jednak sam podejmować wszelkie decyzje. Ale ten wiatr wieje. Ludzie nazywają go Lewantem. Wraz z nim przybywały hordy niewiernych Maurów, by podbić Hiszpanię. Póki nie przybyłem do Taryfy, nie miałem pojęcia, że Afryka jest tak blisko. Wystarczy wejść tylko na wzgórze, żeby zobaczyć jej skrawek na horyzoncie. Ten wiatr niesie zapach jej pustyni i woń kobiet o zasłoniętych czarczafami twarzach. Niesie wszystkie trudy i marzenia mężczyzn, którzy wyruszyli niegdyś w nieznane, szukając złota, przygód i piramid. Zazdroszczę wiatrowi swobody! Więc ruszaj i ty. Pamiętaj, że wszystko jest jednym. Pamiętaj także o języku znaków i własnych marzeniach. Jaka dziwna ta Afryka. Wystarczy, żeby jeden mężczyzna zaśpiewał z wysokiej wieży, a wszyscy inni od razu padają na kolana i biją głową o ziemię. Pogańskie obyczaje. A do tego ten język. Prosisz o wino, a tu co, dają ci jakąś paskudną, gorzką herbatę. No cóż, skoro Bóg tak rozumnie prowadzi owce, poprowadzi i człowieka, mam nadzieję. Kim jesteś, przybyszu? No jak to możliwe, że w tym pogańskim kraju mówisz tym samym językiem, co ja? Niemal wszyscy mówią tu po hiszpańsku. Przecież Tanger jest zaledwie 2 godziny drogi od Hiszpanii. Proszę,
Proszę usiąść przy moim stole, zamów sobie coś na moje konto. A dla mnie poproś o wino, nie smakuje mi ta herbata. O, w tym kraju nie ma wina. Religia tego zabrania. No jeżeli tak dobrze znasz ten kraj, to na pewno wiesz, gdzie tu są piramidy w Egipcie. Chciałbym, żebyś mnie do nich zaprowadził. Wiesz, jak tam dojść? To nic trudnego. Trzeba tylko przejść przez Saharę. A na to potrzebujemy pieniędzy. Muszę wiedzieć, czy masz ich dosyć. Starczy? Może uważaj. Tanger nie jest tak spokojny jak Afryka. To port, a w portach jest zawsze pełno złodziei. Jeśli chcesz, mogę ci pomóc dostać się do piramid. Dotrzemy tam nawet jutro. Tylko muszę kupić na targu 2 wielbłądy. Daj mi sakiewkę. A jeszcze dziś wyruszymy w podróż do Egiptu. Chodźmy więc. Nigdy nie byłem na arabskim targu. Musisz to zobaczyć. To prawdziwa baśń z Tysiąca Jednej Nocy. Poczekaj! Zobacz, jaka piękna szafa. Spytaj, ile kosztuje. Ach, ten futerał posrebrzany. No ta czarna rękojeść? Wysadzana kamieniami? Prawdziwe cudo. Mogę się o nią potargować. Nie, pewnie jest za droga. Piękna. Aj, po powrocie z Egiptu zaraz ją sobie kupię. Ale na razie musimy kupić wielbłądy. Ej! Stój! Zatrzymaj się! Ludzie, łapcie go! Łapać złodzieja! Boże, jak to się mogło stać? Tak między wschodem a zachodem słońca. Prześmiałem go na oku. Przecież widziałem, jak liczył pieniądze. Obejrzałem tylko tę szablę. Jedna chwila i uciekł. Uciekł z moją sakiewką. Czy Bóg tak nagradza wiarę we własne marzenia? Boże, jaki ja jestem głupi. Głupi. Świat nie takim, jaki jest, ale takim, jakim go sobie wymarzyłem. Przecież mnie ostrzegał ten zbój, że Tanger jest pełen złodziei. O Boże, jaki byłem głupi. Z moimi owcami byłem szczęśliwy. Rozsiewałem wokół siebie pogodę ducha, a ludzie, widząc, że nadchodzę, gościli mnie chętnie. A dziś? Co mam począć? Stracić zaufanie do ludzi, bo zawiódł mnie jeden człowiek? Nienawidzić tych, co odnaleźli swoje skarby, bo ja sam nie dotarłem do mojego? Czy już zawsze będę dbał tylko o tę odrobinę, którą posiadam? Bo jestem zbyt mały, by mieć cały świat? Te kamienie służą do przepowiadania przyszłości. Tak mówił starzec. No więc zapytam, czy mam jeszcze błogosławieństwo starego króla? Czarny. Tak. O nic innego nie będę pytał. Obiecałem mu samodzielnie podejmować decyzje, szanować znaki i iść ich śladem. Świat można oglądać oczami nieszczęsnej ofiary kradzieży. Albo śmiałka ruszającego na poszukiwanie skarbu. Wybieram to drugie. Jeżeli sobie życzysz, mogę wyczyścić wszystkie kryształy w twoim sklepie. W takim stanie nikt nie zechce ich kupić. A w zamian dasz mi coś do jedzenia, dobrze? Nie musisz tego robić. Prawo Koranu nakazuje nam nakarmić każdego, kto jest głodny. No, ale jeśli chcesz pracować w moim sklepie, możesz. No, dawno nikt tu nie sprzątał, a lśniące kryształy może przyciągną klientów. To dobry znak. Do świtu odkurzę wszystkie kryształy w tym sklepie. A w zamian potrzebuję pieniędzy, żeby jutro znaleźć się w Egipcie. Choćbyś czyścił moje kryształy przez cały rok, choćbyś dostawał wielką prowizję od sprzedaży każdego z nich, to musiałbyś jeszcze pożyczyć sporo pieniędzy, by dotrzeć do Egiptu. Bo tysiące kilometrów dzielą
Tanger od piramid. Nie, nie, to niemożliwe. No przecież mówiono mi, że... No cóż, mogę dać ci dość pieniędzy, byś mógł wrócić do twojego kraju, ale do Egiptu nie dotrzesz. Wobec tego przyjmuję posadę u ciebie. Potrzebne mi będą pieniądze na kupno paru owiec. Ruch w sklepie jest coraz większy. Pieniądze, które zarabiamy, pozwalają mi lepiej żyć, a tobie niebawem odzyskać owce. Po co żądać więcej od życia? No bo trzeba iść śladem znaków. To dobra wróżba. Gdyby stragan z kryształami postawić przed sklepem, no jeszcze bardziej przyciągałby kupujących. A, nie widziałem nigdy czegoś podobnego. Taki stragan łatwo potrącić i kryształy się potłuką. Po co ryzykować? Posłuchaj, pragnę jak najszybciej wrócić do moich owiec. Jeżeli szczęście się do nas uśmiecha, to trzeba z tego korzystać. Trzeba się starać, żeby mu dopomóc. Tak jak ono pomaga nam. Powiedz mi, dlaczego chciałeś zobaczyć piramidy? Bo często mi o nich opowiadano. W całym Tangerze nie znam nikogo, kto byłby gotów przemierzyć całą pustynię po to, jedynie by zobaczyć piramidy. No, to przecież tylko sterta kamieni. Sam możesz sobie usypać taką piramidę we własnym ogrodzie. Widocznie nigdy nie marzyłeś o podróżach. Prorok dał nam Koran i nakazał przestrzegać w życiu zaledwie 5 reguł. Najważniejsza z nich mówi, że istnieje tylko jeden Bóg. Pozostałe to modlitwa 5 razy dziennie, ścisły post w miesiącu Ramadan i jałmużna dla żebraków. A jaka jest 5. reguła? Otóż 5. obowiązkiem każdego muzułmanina jest właśnie podróż. Tak. Przynajmniej raz w życiu powinniśmy udać się do świętego miasta Mekki. A Mekka leży jeszcze dalej niż piramidy. W młodości udało mi się zgromadzić trochę pieniędzy, ale wtedy wolałem otworzyć sklep. Miałem nadzieję, że pewnego dnia stanę się bogaty, a wtedy wyruszę do Mekki. I rzeczywiście zacząłem zarabiać pieniądze, ale nie mogłem powierzyć nikomu pieczy nad kryształami, bo są przecież zbyt delikatne. W tym czasie przez mój sklep często przewijali się pątnicy w drodze do Mekki. No, byli wśród nich pielgrzymi zamożni, otoczeni sługami i setką wielbłądów, ale większość podróżnych była jeszcze biedniejsza niż ja. A dlaczego teraz nie ruszasz do Mekki? Bo Mekka trzyma mnie przy życiu. To ona dodaje mi sił, by znieść wszystkie te jednostajne dni, owe milczące kryształowe naczynia na półkach, obiady i wieczerze w podłej jadłodajni. Obawiam się, że kiedy moje marzenie się ziści, nie będę miał już w życiu żadnego innego celu. Ty marzysz o owcach i piramidach. Różnisz się ode mnie tym, że pragniesz spełnić swoje marzenia. Ja natomiast pragnę o Mekce jedynie marzyć. Wyobrażałem już sobie 1000 razy, jak przeprawiam się przez pustynię, jak dochodzę do placu, na którym stoi czarny kamień, jak 7 razy okrążam go, zanim dotknę. Widzę już, kto będzie stał u mego boku, kto przede mną. Słyszę słowa, które ze sobą zamieniamy, i modlitwy, jakie zmówimy wspólnie. Lękam się jednak utraty złudzeń, więc wolę pozostać w świecie marzeń. Każdy ma prawo marzyć inaczej. Wszak powiedziano, pamiętaj, abyś zawsze wiedział, czego pragniesz.
Wiele ci zawdzięczam. Kiedyś wydawało mi się, że wszystkiego można się nauczyć od owiec. A ty nauczyłeś mnie, że istnieje język zrozumiały dla wszystkich. I w nim starałem się rozwinąć handel kryształami. Nauczyłeś mnie języka zapału, języka rzeczy, które wykonuje się z miłością, z ochotą, nie tracąc nigdy z oczu celu, do którego się zmierza i w który się mocno wierzy. Tanger nie jest już dla mnie obcym miastem, w którym mnie okradziono. Tanger jest mój. Podbiłem go. I mogę podbić cały świat. I skorzystam z tego. Ja jestem z ciebie dumny. To ty wniosłeś duszę w mój sklep z kryształami. Ale wiesz dobrze, że nie pójdę do Mekki. Tak jak ty nie kupisz owiec. Ciągnie cię Egipt. Kto ci to powiedział? Mektub. Mektub? Co to znaczy? Musiałbyś urodzić się Arabem, żeby to zrozumieć. Ale można to przełożyć jako tak zostało zapisane. Poświęciłem całe życie, żeby wylądować w takim miejscu. 10 lat wytężonych studiów doprowadziło mnie do tej bydlęcej obory. Czy ktoś mógłby mi udzielić informacji, jak mogę dostać się do oazy Fayum? Wszyscy chcemy się zabrać tą karawaną do Egiptu. Trzeba poczekać. Ależ to Urim i Tumim. Skąd masz te kamienie? One nie są na sprzedaż. Niewiele są zresztą warte. To tylko zwykłe górskie kryształy, nic więcej. Na ziemi istnieją tysiące takich kryształów, ale dla tego, kto je zna, są to Urim i Tumim. Chyba nie przypuszczałem, że można je spotkać w tej części świata. Dostałem je od pewnego króla. Mówiłeś coś o królu? Masz bujną fantazję, czyżby w tej części świata królowie rozmawiali z pastuchami? No może nie wiesz, ale to pasterze pierwsi złożyli hołd królowi, którego reszta świata nie chciała uznać. Nie ma w tym nic niezwykłego, że królowie rozmawiają z pasterzami. Tak jest zapisane w Biblii. Tej samej księdze, która nauczyła mnie posługiwać się tymi kamieniami. Były jedyną wyrocznią uznaną przez Boga. A kapłani nosili je na złotym napierśniku. Może to dla mnie jest jakiś znak. Dlaczego mówisz o znakach? Bo w życiu wszystko jest znakiem. Wszechświat przemawia do nas jednym, jedynym językiem. Kiedyś wszyscy go rozumieli, ale dziś wszyscy o nim zapomnieli. Dlatego szukam go. Owego zaginionego języka wszechświata. Po to tu jestem. Zacząłem od Esperanto, później wciągnęły mnie tajniki religii, a na koniec zająłem się alchemią. Ale ciągle jeszcze nie stałem się alchemikiem. Poszukując kamienia filozoficznego, wydałem już część majątku, który pozostawił mi ojciec i ciągle szukam. Słyszałem, że w oazie Fayum mieszka człowiek, który zna ten język. Mówi się o nim, że zna tajemnicę kamienia filozoficznego i odkrył eliksir długowieczności. To prawdziwy alchemik. Muszę się do niego dostać. Macie szczęście, właśnie jedna karawana dziś wyrusza do Fayum. Ale ja jadę do Egiptu. Fayum leży w Egipcie. No i popatrz, on nazywa to szczęściem. Gdybym tylko mógł, napisałbym dzieło o słowach szczęście i przypadek. To nie żaden przypadek sprawił, że spotkałem cię w tej ponurej oborze trzymającego w ręku Urim i Tumim. To znak. Czy ty też wybierasz się do alchemika? Nie, jadę odszukać mój skarb. No, w pewnej mierze. Ja także. Powiedziano, im bardziej zbliżamy się do naszych marzeń, tym bardziej własna legenda staje się jedyną prawdziwą racją bytu.
Jestem przewodnikiem tej karawany. Mam prawo do życia i śmierci wszystkich tych, których prowadzę. Bowiem pustynia jest tak kapryśna jak najpiękniejsza kobieta i bywa, że czasem otumania mężczyzn. Są wśród nas różni ludzie i różnych bogów noszą w sercu. Moim jedynym bogiem jest Allelach i przysięgam na jego imię, że uczynię wszystko, co w mojej mocy, by raz jeszcze pokonać pustynię. Żądam jedynie, by każdy z was przysiągł na Boga, w którego w głębi serca wierzy, że będzie mi posłuszny w każdej okoliczności. Na pustyni bowiem niebezpieczeństwo jest równe śmierci. Ruszamy! Zbiegi okoliczności nie istnieją. Wiele razy przemierzałem ten ocean piachu, ale pustynia jest tak nieograniczona, a horyzont tak odległy, że człowiek czuje się tu maleńki i pogrąża w milczeniu. Uczyłem się już mądrości od owiec, od kryształów. Dlaczego nie miałbym się teraz uczyć mądrości od pustyni? Wydaje się ona jeszcze starsza i jeszcze bardziej przepełniona wiedzą. Zawsze, kiedy spoglądam na bezmiar morza albo na ogień, potrafię siedzieć całymi godzinami bez słowa, zauroczony bezmiarem, mocą żywiołów. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Przyglądam się bacznie karawanie. Karawana mówi tym samym językiem, co pustynia i dlatego wolno jej tę pustynię przejść. Pustynia wsłuchuje się w każdy krok karawany, jakby badała, czy jest z nią w absolutnej zgodzie. Jeśli tak jest, to karawana zdoła cało dotrzeć do oazy. Gdyby jednak jeden z nas, mimo całej odwagi w sercu, nie pojął tego języka, zginąłby już pierwszego dnia. To magia znaków. Przyglądałem się, jak nasi przewodnicy odczytują znaki pustyni. Słuchałem, jak dusza świata porozumiewa się z duszą pustyni. Alchemia tłumaczy, że wszystko, co jest, posiada duszę. Czy to kamień, czy roślina, czy zwierzę, czy nawet myśl. To, co znajduje się na ziemi i pod jej powierzchnią, ani przez chwilę nie przestaje się przeistaczać. Bo ziemia również jest bytem żywym i posiada własną duszę. My stanowimy jedynie część tej duszy i rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że ona zawsze działa na naszą korzyść. Powinieneś wiedzieć, że w sklepie z kryształami nawet wazy sprzyjały twoim przedsięwzięciom. Jeśli pozwolisz, muszę dokładnie przeczytać twoje księgi. O, to dziwne księgi. Mówią o rtęci soli, o smokach i królach. A w każdym jednak tekście powraca pewna myśl. Ta mianowicie, że wszystko jest obrazem jednej, jedynej rzeczy. Najważniejszy zapis w całej alchemii składa się z kilku zaledwie linii wyrytych na zwyczajnym szmaragdzie. Jest to szmaragdowa tablica. Zatem po co te wszystkie księgi? A, po to, by zrozumieć tych kilka linii. Te księgi to losy wielkich alchemików. Oni poświęcili całe swoje życie na oczyszczanie metali w laboratoriach. Wierzyli, że podgrzewany całymi latami metal uwolni się pewnego dnia od swoich właściwości, by na końcu pozostawić po sobie tylko duszę świata. Owa jedyna rzecz pozwoli alchemikom pojąć to wszystko, co istnieje na ziemi, ponieważ jest to język, dzięki któremu rzeczy porozumiewają się między sobą. I właśnie owo odkrycie nazwali wielkim dziełem, składającym się z substancji ciekłej i stałej. A czy nie wystarczy po prostu przyglądać się uważnie ludziom i znakom, żeby ten język odkryć? No, chcesz za wszelką cenę wszystko uprościć. Alchemia jest ciężką pracą i nie można opuścić żadnego stopnia wtajemniczenia. Tak nauczali dawni mistrzowie. A co to jest substancja ciekła i stała? Substancją ciekłą wielkiego dzieła jest eliksir długowieczności, który
leczy wszystkie choroby i pozwala alchemikom zachować wieczną młodość. Substancję stałą zaś nazwano kamieniem filozoficznym. Odkrycie kamienia filozoficznego nie jest wcale łatwe. Całymi latami alchemicy w swoich laboratoriach nie spuszczali z oka ognia oczyszczającego metale. Wpatrywali się w ów ogień tak długo, aż w końcu z ich duszy ulotniła się cała pycha świata. I pewnego dnia zrozumieli, że oczyszczenie metali oczyściło ich samych. Ale ja też doświadczyłem czegoś podobnego, kiedy czyściłem kryształy w sklepie. Miałem wrażenie, że wraz z tą pracą uwalniam się od wszystkich złych myśli, które mnie otaczały. Złych myśli i złej energii. Ale kamień filozoficzny posiada jeszcze jedną niezwykłą właściwość. Otóż jedna jego drobina wystarcza, by przemienić w złoto nieprzebrane ilości pospolitego metalu. Dlaczego oni używają języka tak trudnego do zrozumienia? Aby mogli ich zrozumieć jedynie ci, którzy zdolni są zrozumieć. A wyobraź sobie, że pewnego dnia wszyscy zaczną przemieniać pospolite metale w złoto. A w krótkim czasie złoto stałoby się zupełnie bezwartościowe. Jedynie umysły dociekliwe i wytrwali badacze mogą dokonać wielkiego dzieła. Oto dlaczego znalazłem się na tej pustyni. Po to, by spotkać prawdziwego alchemika. Takiego, który pomoże mi odczytać zaszyfrowane symbole. Oaza na horyzoncie! Oaza w Bajum! No, przybyliśmy. A, to jest jak w baśniach z Tysiącej Jednej Nocy. A może Bóg stworzył pustynię tylko po to, by człowiek mógł się radować widokiem palm? Od dawien dawna oazy uznawane są za strefę neutralną, bowiem większość ludności stanowią tu kobiety i dzieci. Poza tym oazy są wspólne dla wielu rywalizujących ze sobą plemion. Dlatego wszyscy przybysze muszą złożyć broń. Takie są reguły wojny. No, trudno. Oddam mój rewolwer. Po co ci rewolwer? Jak to, po co? Abym mógł ufać ludziom. Wszyscy muszą tu pozostać na czas wojny między plemionami. Będą gośćmi w namiotach tutejszych mieszkańców, gdzie dostaną najlepsze legowiska. Takie jest odwieczne prawo pustynnej gościnności. Ale przestrzegam wszystkich przed pochopnym działaniem. Musisz koniecznie mi pomóc odnaleźć siedzibę alchemika. Obowiązujących w oazie. No, chyba nie może żyć jak reszta mieszkańców. Trzeba kogoś spytać, rozejrzeć się. Bądź cierpliwy. Jedz wtedy, kiedy jest pora posiłku. A kiedy wybije godzina marszu, idź. Nie słyszysz, co mówi przewodnik? Ale ja przebyłem tyle kilometrów, żeby się z nim spotkać. No, chodź, chodź, błagam. Znam ten wiatr. Niesie zapach pustyni i woń kobiet o zasłoniętych twarzach. Niesie wszystkie trudy i marzenia mężczyzn, którzy wyruszyli kiedyś w nieznane, szukając złota, przygód i piramid. Czy mogę ci w czymś pomóc, panie? No, zapytaj ją o alchemika Santiago. No, obudź się! Musi być znak. Szukałem go przez całe życie. Wszędzie. W księgach, pośród kryształów owiec i w ciszy pustyni. I oto stoję przed kobietą mego życia. A ona wie o tym bez słów. Santiago. No, Santiago, spytaj ją. Alchemika, no. Pani, jak ci na imię? Nazywam się Fatima. To imię noszą czasem kobiety w moim kraju. Jest to imię córki proroka. Zanieśli je do was nasi wojownicy. Czy nie wiesz, piękna, czy w oazie jest jakiś człowiek, który leczy chorych? Ten człowiek
zna tajemnice świata. To on rozmawia z dżinami na pustyni. Mieszka na skraju oazy i tam go znajdziesz. Znam ten wiatr. Już kiedyś przywiał mi zapach tej dziewczyny. Pokochałem ją jeszcze zanim dowiedziałem się o jej istnieniu. Ta miłość odkryje przede mną wszystkie tajemnice świata. Zawsze na świecie ktoś na kogoś czeka. Czy to na dalekiej pustyni, czy w sercu wielkiego miasta. I gdy w końcu skrzyżują się drogi dwojga ludzi, spotkają się ich marzenia, znika cała przeszłość. Cała przyszłość. Kocham cię, Fatima. I odtąd codziennie będę czekał przy tym źródle, aż przyjdziesz. Przemierzyłem całą pustynię, aby znaleźć skarb ukryty w pobliżu piramid. Zawsze wojna jawiła mi się jako przekleństwo. Ale dziś jest dla mnie prawdziwym błogosławieństwem. Bo zatrzymała mnie przy tobie, Mektub. Widocznie tak zostało zapisane. I wyobraź sobie, czekałem na niego całe popołudnie i cały wieczór. Przyszedł dopiero, gdy pojawiły się pierwsze gwiazdy na niebie. Powiedziałem, czego szukam. A on spytał tylko, czy udało mi się zamienić ołów w złoto. Odrzekłem, że tego właśnie chciałbym się nauczyć. A on skwitował to jednym, jedynym słowem. Spróbuj. A cóż, musisz próbować. No, więc przebyłem tę całą drogę, by usłyszeć to jedno słowo. Słowo spróbuj. Tak, tak. Jeżeli chcesz zgłębić tajemnicę kamienia filozoficznego, no musisz próbować. Wybudowałem więc tuż obok namiotu niewielki piec. Zgromadziłem probówki i retorty. To pierwszy etap pracy. Muszę teraz oddzielić zanieczyszczoną siarkę. Aby tego dokonać, nie mogę obawiać się porażki. To właśnie lęk przed porażką nie pozwolił mi dotąd podjąć wielkiego dzieła. Dopiero dzisiaj stawiam pierwsze kroki tam, gdzie powinienem je stawiać 10 lat temu. Ale i tak jestem szczęśliwy, że nie czekałem kolejnych 20. Muszę spróbować. Tak, tak, będę próbować. Przyszedłem tu, żeby powiedzieć ci coś najzwyklejszego na świecie. Chcę, żebyś została moją żoną. Kocham cię. Odtąd codziennie będę tu na ciebie czekał. Wojna skończy się pewnego dnia. Wojownicy muszą szukać swoich skarbów, a kobiety pustyni dumne są ze swoich wojowników. Kiedy widzę cię tu, mówisz mi o swojej miłości. Pokazujesz mi rzeczy piękne, język i duszę wszechświata. To wszystko sprawia, że staję się powoli częścią ciebie. Od dawna czekam na ciebie przy tej studni. Moja przeszłość, tradycja i to, czego oczekują od kobiet pustyni mężczyźni, zniknęły z mojej pamięci. Kiedy byłam małą dziewczynką, wierzyłam, że pustynia przyniesie mi pewnego dnia najpiękniejszy dar, jaki mogę sobie wyobrazić. I w końcu to się stało. Ty jesteś tym darem. Znam opowieści o twych snach. Znam opowieści o starym królu i o skarbie. Znam też opowieść o znakach. Teraz nie obawiam się niczego, bo znaki te przywiodły cię do mnie. Jestem częścią twoich marzeń i twoich pragnień, jak sam często o mnie mówisz. Dlatego chcę, byś dalej podążał za tym, czego szukasz. Tym lepiej, jeśli przyjdzie ci poczekać do końca wojny. Ale jeśli musisz wyruszyć zaraz, to idź śladem twojego snu. Wydmy zmieniają swój kształt na wietrze. Jednak pustynia zawsze pozostaje taka sama. Tak będzie z naszą miłością.
Jeśli rzeczywiście stanowię część twojej legendy, to kiedyś tu wrócisz. Mektub. Tak zostało zapisane. Czy jawa? Piękny lot królewskich ptaków. To chyba jastrzębie. Kluczą, tańczą, bawią się. Docieram do samego sedna języka wszechświata. Tu wszystko nabiera sensu. Miłość, przyjaźń, oddanie, tęsknota. Nawet lot jastrzębi. To cała poezja. Ostrzeżenie, przesłanie. I co? Nagle jeden atakuje drugiego. A za nimi grupa mężczyzn z szablami. Nie. To tylko zwidy zły sen. Zły sen Fatamorgana. A może znak? Przesłanie. Zapowiedź niebezpieczeństwa. Idź zawsze za znakami. Tak było powiedziane. No więc? Może Fatima jest w niebezpieczeństwie? Coś musi się stać. Przynoszę wieści z pustyni. Kto ośmiela się zakłócać spokój wieczornego posiłku? To ja, Santiago. Członek karawany. Zbliża się jakaś armia. Miałem widzenie. Dlaczego pustynia miałaby opowiadać coś komuś, kto przybył tu z daleka? Skoro wie, że my jesteśmy tutaj od wielu już pokoleń. Pustynia wypełnia widzeniami serca wielu ludzi. Moje oczy nie nawykły jeszcze do widoku pustyni. I zapewne dlatego mogą dojrzeć to, czego oczy nazbyt przyzwyczajone już nie widzą. A także dlatego, że wiem, czym jest dusza świata. Oaza jest ziemią neutralną i nikt nigdy nie śmiał jej zaatakować. Opowiem wam jedynie to, co sam widziałem. Jeżeli nie chcecie dać temu wiary, nie czyńcie nic. Ale mój sen mówi mi, że wojska wroga jeszcze dziś w nocy zaatakują to miejsce. No, takie miałem widzenie. Dwa sokoły zażarcie ścigały się z sobą. Jeden atakował drugiego. Nabój był zacięty i krwawy. Przed 2000 lat w odległej krainie wrzucono do studni człowieka, który wierzył w sny. Nasi kupcy wykupili go i przywiedli do Egiptu. My wszyscy wiemy, że ten, kto wierzy snom, potrafi je też tłumaczyć. Za sprawą snu o krowach tłustych i chudych, jaki nawiedził ówczesnego faraona, tamten człowiek uchronił Egipt od klęski głodowej. Nazywał się Józef. I tak jak ty, był obcy na obcej ziemi. I miał pewnie twoje lata. Cóż, jesteśmy zawsze wierni tradycji. To właśnie tradycja wybawiła Egipt od głodu w tamtych czasach. I ona uczyniła jego lud najbogatszym pośród wszystkich. Tradycja naucza, jak przemierzać pustynię i jak wydawać córkę za mąż. Tradycja mówi też, że oaza jest miejscem neutralnym, a więc bezbronnym. Ale tradycja podpowiada również, że należy dawać wiarę wieściom z pustyni, bo to pustynia nauczyła nas wszystkiego, co wiemy dzisiaj. Dzięki tobie jutro zmuszeni będziemy złamać prawo zabraniające noszenia broni na terenie oazy. Cały dzień będziemy wypatrywać wroga. Za każdą dziesiątkę poległych wrogów otrzymasz złotą drachmę. Jeśli zaś żadna strzelba jutro nie wypali, posłużymy się jedną przeciw tobie. Ośmielim się czytać z lotu jastrzęby! To ja!
Dlaczego czytałeś z lotu ptaka? Czytałem jedynie to, co ptaki chciały opowiedzieć. One pragnęły ocalić oazę, a tobie i twoim wojownikom przyjdzie zginąć. Ludzie w oazie są liczniejsi od was. Kim jesteś, by odmieniać przeznaczenie zapisane przez Allaha? Allah stworzył wojska, ale stworzył też ptaki. Mnie Allah objawił mowę ptaków, bo wszystko zostało zapisane tą samą ręką. Uważaj na wróżby. Kiedy coś jest zapisane, trudno tego uniknąć. Widziałem jedynie wojsko, ale nie zobaczyłem wyniku samej walki. Co robi cudzoziemiec na obcej ziemi? Poszukuje swojej własnej legendy. Ale to coś, czego ty nigdy nie zrozumiesz. Musiałem wystawić na próbę twoją odwagę, bowiem odwaga jest największą cnotą tego, kto poszukuje języka wszechświata. Nigdy nie należy się poddawać, nawet jeśli zaszło się tak daleko jak ty. Trzeba kochać pustynię, ale nie wolno jej bezgranicznie ufać, gdyż pustynia jest probierzem człowieka. Wystawia na próbę każdy jego krok i zabija go, gdy pozwoli sobie na moment nieuwagi. Jeśli wojownicy nadejdą, a ty będziesz miał jeszcze głowę na karku, przybądź do mnie o zachodzie słońca. Gdzie mieszkasz? Na południowym krańcu oazy. Nazywają mnie alchemikiem. Dlaczego chciałeś się ze mną widzieć? Z powodu znaków. Wiatr powiedział mi o tym, że nadejdziesz i będziesz potrzebował pomocy. Nie, nie, to nie ja. To inny cudzoziemiec. Anglik, on cię szukał. Nim do mnie naprawdę dotrze, będzie musiał odnaleźć jeszcze inne rzeczy. Ale jest na dobrej drodze. A ja? Kiedyś się czegoś bardzo mocno pragnie, wtedy cały wszechświat pomaga, byśmy mogli spełnić nasze marzenie. Czy będziesz mnie uczył? Nie. Wiesz już wszystko to, czego potrzebujesz. Sprawię jedynie, że wyruszysz w stronę twojego skarbu. Przecież trwa wojna między klanami. Znam dobrze pustynię. A poza tym już odnalazłem swój skarb. Mam wielbłąda, pieniądze ze sklepu z kryształami, 50 złotych monet od wodza oazy. W moim kraju mógłbym już żyć bardzo dostatnio. Tego wszystkiego nie ma u stóp piramid. Mam Fatimę. A to jest największy skarb pośród wszystkich skarbów, które zdołałem zgromadzić. Jej także nie ma w pobliżu piramid. Pij i smakuj ten czas. Odpocznij tak, jak czyni to wojownik przed bitwą. Nie zapominaj jednak, że twoje serce jest tam, gdzie twój skarb. I musisz ten skarb odnaleźć, aby mogło nabrać prawdziwego sensu wszystko, co do tej pory odkryłeś na swej drodze. Jutro sprzedaj wielbłąda i kup za to konia. Wielbłądy są zdradliwe, pokonują dziesiątki mil bez śladu zmęczenia, a nagle ni stąd, ni zowąd padają z nóg i zdychają.
Konie zaś męczą się stopniowo i zawsze będziesz wiedział, ile mogą ujechać, zanim nadejdzie ich kres. Nie, chciałbym tutaj zamieszkać. Zaproponowano mi nawet miejsce w Radzie Oazy. Spotkałem Fatimę, a to jest dla mnie największe szczęście, większe niż skarby Egiptu. Fatima jest córką pustyni. Wie dobrze, że mężczyzna musi odjechać, by móc kiedyś powrócić. Ona odnalazła już swój skarb. To ty nim jesteś. Teraz czeka, abyś ty z kolei odnalazł to, czego szukasz. No dobrze. Idę z tobą. Wyruszymy jutro przed wschodem słońca. Muszę wkrótce odejść. Chciałbym, żebyś wiedziała, że wrócę. Kocham cię, bo... Cii. Nie mów nic. Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości. Kocham cię, bo cały wszechświat sprzyjał mi w tym, bym mógł dotrzeć do ciebie. Pamiętaj, wrócę. Na pewno. Przedtem, gdy patrzyłam w pustynię, była we mnie tęsknota. Teraz będę żyła nadzieją. Mój ojciec odszedł pewnego dnia, ale wrócił do matki i odtąd zawsze do niej wraca. Wrócę tak samo, jak twój ojciec wrócił do twojej matki. Płaczesz? Jestem kobietą pustyni, ale nade wszystko jestem po prostu kobietą. Nie myśl o tym, co zostawiasz za sobą. Wszystko wpisane jest w duszę świata i pozostanie w niej na zawsze. Ludzie częściej marzą o powrotach niż o odjazdach. Jeśli to, co odnalazłeś, powstało z materii czystej, nie zmurszeje nigdy i będziesz mógł po to kiedyś powrócić. Wkrótce dotrzesz do celu swej podróży. Prowadzisz mnie tak bez słowa, a ja sądziłem, że nauczysz mnie tego wszystkiego, co sam umiesz. Nie tak dawno znalazłem się w towarzystwie człowieka, który posiadał wiele ksiąg alchemicznych, ale nie zdołałem niczego się z nich nauczyć. Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie. Wszystkiego, co ci było potrzebne, nauczyła cię ta podróż. Powiedz proszę, dlaczego nazywają cię prawdziwym alchemikiem? Dlatego, że nie jestem. A co stanęło na przeszkodzie innym alchemikom, którzy poszukiwali złota i nigdy go nie znaleźli? Zadowalało ich poszukiwanie złota. Ciekawił ich jedynie skarb, ale nigdy nie chcieli przeżyć własnej legendy. Powiedz proszę, czego brakuje mojej wiedzy? Jak wiesz, jestem alchemikiem. Przejąłem tę wiedzę od moich przodków, którzy ją dostali w darze od swoich przodków i tak dalej, aż do początku świata. W tamtych czasach cała mądrość wielkiego dzieła mogła zostać zapisana na zwyczajnym szmaragdzie, a ludzie nigdy nie dawali wiary prostocie. Zaczęli więc pisać traktaty, komentarze, studia filozoficzne. Głosili również, że znają drogę lepiej od innych. A co było zapisane na szmaragdowej tablicy? Tych kilka prostych zdań. To jest jakiś szyfr. To samo widziałem w księgach Anglika. Nieprawda. To tak jak jastrzębi lot. Nie można go pojąć.
Samym rozumem. Szmaragdowa tablica jest najprostszą drogą wiodącą ku duszy świata. Już dawno temu mędrcy zrozumieli, że świat przyrody jest jedynie powielonym obrazem raju. Sam fakt, że ten świat istnieje, jest dowodem na to, że istnieje ten świat doskonalszy. Bóg go stworzył, aby za pośrednictwem rzeczy widzialnych ludzie mogli pojąć Jego nauki duchowe i dojrzeć objawienia Jego mądrości. A czy muszę zrozumieć szmaragdową tablicę? Gdybyś znajdował się w alchemicznym warsztacie, miałbyś teraz wymarzoną okazję, by szukać najlepszego sposobu odczytywania szmaragdowej tablicy. Ale jesteś na pustyni, a zatem zanurz się raczej w niej. Pustynia bowiem pomaga zrozumieć świat równie dobrze, jak każda inna rzecz na ziemi. Jak mogę zanurzyć się w pustyni? Słuchaj po prostu głosu swego serca. Ono wie wszystko, bo wyszło z duszy świata i pewnego dnia tam powróci. Słuchaj głosu serca. Bo tam, gdzie będzie twoje serce, będzie i twój skarb. Moje serce jest niespokojne. Marzy, lęka się, jest zakochane w dziewczynie z pustyni. A w nocy wypytuje mnie o tysiące spraw. Nie pozwala zmrużyć oka, gdy myślę o niej. To dobrze, twoje serce jest żywe. Słuchaj go dalej. Moje serce jest zdrajcą. Nie chcę, żebym szedł dalej. To dobrze, to znaczy, że twoje serce żyje. Nie uciszysz go nigdy i nawet gdybyś udawał, że nie słyszysz, o czym mówi, nadal będzie biło w twojej piersi i nie przestanie powtarzać tego, co myśli o życiu i o świecie. Moje serce obawia się cierpień. Powiedz mu, że strach przed cierpieniem jest straszniejszy niż samo cierpienie. I że żadne serce nie cierpiało nigdy, gdy sięgało po swoje marzenia. Bo każda chwila poszukiwań jest chwilą spotkania z Bogiem i wiecznością. Słuchaj głosu swego serca. Proś, by nigdy cię nie opuściło. Proś, by biło na alarm. Gdyby zdarzyło ci się zapomnieć o swoich marzeniach. Cóż mam teraz robić? Idź dalej w stronę piramid i uważaj na znaki, bo twoje serce już dziś potrafi wskazać ci ten skarb, którego szukasz. Więc to jest to, czego nie wiedziałem? Nie, to tylko to, czego brakowało twojej wiedzy. To są szpiedzy. Cichy przemykają się przez pustynię. Jesteśmy tylko podróżnikami. O, widziano was 3 dni temu w obozie nieprzyjaciela. Jestem człowiekiem, który wędruje po pustyni i czyta z gwiazd. Nie wiem nic o oddziałach wojsk, ani ruchach plemion. On? Kim jest? Alchemik. Zna tajemne moce przyrody i pragnie pokazać wam swoje niezwykłe zdolności. Czego szuka na obcej ziemi? Przynieśliśmy w darze dla waszego klanu złoto. Santiago, pokaż twój worek. A co? A kto to jest alchemik? A, to ktoś, kto zna świat
i przyrodę. I gdyby tylko chciał, mógłby zaprząć siłę wiatru i unicestwić wasz obóz w jedną minutę. Chciałbym to zobaczyć na własne oczy. Potrzeba nam na to 3 dni. Wtedy młodzieniec przemieni się w wiatr, by pokazać wam swoją nadprzyrodzoną moc. Jeśli mu się nie powiedzie, ofiarujemy pokornie nasze życie w hołdzie dla waszego planu. No. Nie możesz mi darować czegoś, co i tak należy już do mnie. Dobrze. Daję ci 3 dni. A potem zginiecie obaj. Nie pokazuj im, że się boisz. To są ludzie waleczni i gardzą tchórzami. Poddałeś mi cały mój majątek. A na co ci on, skoro możesz umrzeć? Nieczęsto się zdarza, aby pieniądze mogły opóźnić śmierć o 3 dni. Nie poddawaj się rozpaczy. Ten, kto żyje własną legendą, wie to wszystko, co wiedzieć powinien. I tylko jedno może zniweczyć marzenie. Strach przed porażką. Ja się nie boję porażki. Po prostu nie potrafię przemienić się w wiatr. A zatem powinieneś się tego nauczyć, bo od tego zależy twoje życie. Jeżeli nie będę w stanie, wtedy zginiesz, przeżywszy jednak coś własnego. Lepsze to chyba niż umrzeć jak miliony ludzi, którym nawet nie śniło się, że potrafią zrealizować marzenie. Ale nie obawiaj się, najczęściej widmo śmierci sprawia, że bardziej szanujemy życie. Nie potrafię przemienić się w wiatr. Pamiętaj, co już raz ci mówiłem, ten świat jest jedynie widzialną częścią Boga. Alchemia to przeniesienie doskonałości duchowej do świata materii. Co ty robisz? Karmisz okoła. Jeżeli nie uda mi się przemienić w wiatr, zginiemy obaj. To ty zginiesz, bo ja potrafię przedzierżnąć się w wiatr. Nie wiem, jakimi słowami do ciebie przemawiać, pustynio. Czy wczoraj nie patrzyliśmy na siebie wystarczająco długo? Czego dziś żądasz ode mnie? Ukrywasz gdzieś moją ukochaną. I kiedy spoglądam w twoje piaszczyste przestworza, to tak jakbym ją widział. Pragnę wrócić do niej i potrzebuję twojej pomocy. Muszę przemienić się w wiatr. Pomóż mi w imię miłości. Czym jest miłość? Miłość jest jak sokół, który krąży nad twoimi piaskami. Dla niego jesteś najbujniejszą zielenią, z której zawsze powraca ze zdobyczą. On zna twoje skalne urwiska, twoje wydmy, twoje góry. A ty jesteś dla niego najbardziej szczodra. Sokoli dziób wyrywa mnie po kawałku. Karmię całymi latami jego ofiary. Poję resztką wody, jaką mam. Prowadzę je tam, gdzie mogą znaleźć pożywienie. A pewnego dnia sokół spada z nieba właśnie w chwili, gdy mogłabym wreszcie poczuć pieszczoty zwierzyny na moich piaskach. I sokół porywa to, co z takim trudem wykarmiłam. Po to właśnie karmiłaś i hodowałaś te wszystkie stworzenia, żeby pożywić sokoła. A sokół będzie żywił człowieka. Zaś człowiek z kolei nasyci twój piasek, z którego znowu zrodzą się zwierzęta, bo taki jest świat. I to jest miłość? Tak. To ona sprawia, że ofiara zmienia się w sokoła, sokół w człowieka, a człowiek w pustynię. To ona sprawia, że ołów przemienia się w złoto, a złoto powraca, by ukryć się w ziemi.
Nie rozumiem twych słów. Zrozum chociaż tyle, że gdzieś pośród twoich piasków czeka na mnie kobieta. Aby to oczekiwanie spełnić, muszę przemienić się w wiatr. Daję ci moje piaski, aby wiatr mógł dmuchać po nich do woli. Ale sama niewiele mogę zdziałać. Wezwij na pomoc wiatr. Wietrze! Kiedyś w twoim świście usłyszałem głos mojej ukochanej. Pomóż mi jeszcze raz, proszę. Kto cię nauczył języka wiatru i pustyni, chłopcze? Moje serce, wietrze. I dziś pragnę cię prosić o pomoc. Sprawym się stał tym, kim ty. Nie możesz stać się wiatrem. Nasze natury są odmienne. Nie, nieprawda. Zgłębiłem tajniki alchemii, kiedy z tobą przemierzałem świat. Noszę w sobie i wiatry, i pustynie, i oceany, i gwiazdy, i wszystko, co tylko zostało stworzone we wszechświecie. Ta sama ręka nas stworzyła i ten sam duch w nas mieszka. Chcę stać się takim jak ty. Wśliznąć się do wszystkich zakamarków. Przemierzyć morza, oceany. Rozwiać piaski kryjące mój skarb. I przywołać głos mojej ukochanej. Tyle przecież potrafię. Tworzę pustynie, zatapiam okręty, powalam całe lasy. Ale nie potrafię przemienić człowieka w wiatr. Mógłbyś jeszcze dokonać tysięcy rzeczy. To nazywa się miłością. Miłością, powiadasz? Tak. Bo kiedy kochamy, to nie potrzebujemy wcale rozumieć, co dzieje się wokół. Bo wtedy wszystko dzieje się w nas samych. I wtedy nawet człowiek może przemienić się w wiatr. Przemierzyłem świat wzdłuż i wszerz, ale przyznam się, nie potrafię przemienić człowieka w wiatr. Nie wiem także, co to jest miłość, chociaż widziałem mnóstwo ludzi, którzy mówili o miłości, patrząc w niebo. Pomóż mi zatem i zasnuj to miejsce piaskowym kurzem, aby nie oślepiło mnie słońce, gdy będę spoglądał w niebo. I tak się też stanie. Wiatr mi powiedział, że ty z pewnością wiesz, co to jest miłość. A jeśli znasz miłość, znasz i duszę świata, która z miłości powstała. Tu, gdzie jestem, a jestem bardzo daleko od świata, nauczyłem się kochać. I znam też duszę świata. Prowadzimy ze sobą długie rozmowy. Największym jej zmartwieniem jest to, że tylko minerały i rośliny pojęły, że wszystko jest jedną i tą samą rzeczą. A przecież nie potrzeba, aby żelazo było podobne do miedzi, a miedź do złota. Każdy odgrywa swoistą rolę w tej jedynej rzeczy. I wszystko mogłoby być symfonią pokoju, gdyby ręka, która to zapisała, zatrzymała się piątego dnia. Ale był dzień szósty. Jesteś mędrcem, bo widzisz wszystko z daleka, ale nie znasz miłości. Gdyby nie było szóstego dnia, nie byłoby i człowieka. Miedź pozostałaby na zawsze miedzią, a ołów tylko ołowiem. To prawda, że każdy ma swoją legendę, ale pewnego dnia owa legenda się spełni. Trzeba więc przemienić się w coś lepszego i żyć dalej. Dlaczego powiedziałeś, że nie wiem, co to jest miłość? Bo miłość nie polega na tym, by stać nieruchomo jak pustynia, ani hulać po świecie jak wiatr, ani patrzeć na wszystko z daleka tak jak ty. Miłość jest siłą, która czyni, że stajemy się lepsi niż byliśmy.
Czego właściwie ode mnie oczekujesz? Tego, że pomożesz mi przemienić się w wiatr. Cała przyroda wie, że jestem najbardziej rozumny ze wszystkich stworzeń. Ale doprawdy nie wiem, jak sprawić, byś mógł zmienić się w wiatr. Do kogo więc mam się zwrócić? Słońce! Zwróć się do ręki, która zapisała wszystko. Nie wiem, jak zwracać się do ciebie i jak prosić. Bo tylko ty wiesz, po co zostaliśmy stworzeni i gdzie jest nasza droga. Tylko ty jesteś zdolny czynić cuda i przemieniać oceany w pustynie, a ludzi w wiatr. Tylko ty znasz przeznaczenie każdego z nas i nas wszystkich. I wiesz, co jest nam niezbędne, Mektub. Tylko ty wiesz, co zostało napisane. Cokolwiek stało się raz, może już nigdy się nie przydarzyć, ale cokolwiek zdarzyło się dwa razy, zdarzy się na pewno i trzeci. Pamiętaj o tym i żegnaj. Już nie pamiętam, jak długo wędrowałem i co mi się wtedy śniło. Wiem tylko, że po wielu tygodniach dotarłem wreszcie na szczyt wydmy. Serce zatrzepotało mi gwałtownie w piersi. Całe stulecia spoglądały na mnie z wysokości piramid. A ja kopałem, szukając swojego skarbu. Nagle posłyszałem czyjeś kroki. Jesteśmy uchodźcami wojennymi. Chcemy wiedzieć, co tu ukrywasz. Potrzebujemy pieniędzy. Na pewno ukrywa w ziemi złoto. Szukam skarbu, wyśnił mi się już dwa razy. Tak. Że jest ukryty w pobliżu piramid. Nie można być aż tak głupim. Dokładnie w tym samym miejscu, jakieś dwa lata temu, śniło mi się parę razy z rzędu, że muszę jechać do Hiszpanii i odszukać ruiny jakiegoś starego kościoła stojącego gdzieś w szczerym polu. Tam, gdzie pasterze zatrzymują się na nocleg ze swoim stadem i gdzie rośnie sykomora w miejscu dawnej zakrystii. Śniło mi się, że jeśli będę kopać u stóp tego drzewa, to znajdę tam ukryty skarb. Nie jestem jednak na tyle naiwny, by przemierzać całą pustynię tylko dlatego, że przyśniło mi się coś dwa razy. Głupota powinna być karą. Znalazłem. Ty, stary diable! Wiedziałeś o wszystkim! Oj, gdybym nie zaufał snom, nie spotkałbym cyganki. Króla, złodzieja, sprzedawcy kryształów. Nie marzłbym na pustyni, nie lękał się o własne życie. Czy nie mogłeś mi tego oszczędzić? Jeśli bym ci o wszystkim powiedział, nigdy nie zobaczyłbyś piramid. Prawda? Jakie są piękne. A poza tym już wiesz, że życie obdarza hojnie tego, kto jest wierny swojej legendzie. Po to to wszystko. I znów wieje afrykański lewant. Nie przynosi mi już zapachu pustyni ani groźby najazdu Maurów. To zapach, który dobrze znam. Zapach pocałunek, który opada na moje usta. Jestem, Fatimo. Jestem. Już do ciebie idę.